Od 1 lipca wszystkie nowe samochody w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w rejestratory danych zdarzeń EDR, znane również jako czarne skrzynki. Rejestratory danych mają na celu wyjaśnienie przyczyn wypadków. Urządzenia będą zapisywać dane przez 5 sekund przed i po zdarzeniu drogowym, a dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnione osoby, takie jak służby ratunkowe, eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego, producenci pojazdów oraz warsztaty naprawcze. Czarne skrzynki będą monitorować i zapisywać różnorodne parametry, wśród nich przyspieszenie, ciśnienie w układzie hamulcowym, kąt obrotowy kierownicy, prędkość obrotową silnika, tryb pracy skrzyni biegów i prędkość pojazdu. Działanie systemu bezpieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i ich napinacze, również będą rejestrowane. Zgodnie z unijnymi przepisami, producenci pojazdów muszą zapewnić, że dane z rejestratorów EDR są chronione przed manipulacją i będą anonimowe. Upowszechnienie EDR to ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa.